Ostatnio mówiłem o tym, żebyśmy rozważali to, co powoduje może nawet zmieszanie w nas, że to słowo, które jest całkiem inne od naszego słowa i te myśli, które są całkiem inne od naszych myśli, tak to z Panem Bogiem jest, są zaproszeniem do rozważania. Nie wiem, do czego was doprowadziło wasze rozważanie, ale Bóg mówi do nas dokładnie to samo, co mówi do Maryi, że chce, aby we mnie zamieszkał zupełnie w nowy sposób sam Jezus. I to Jego zamieszkanie w nas ma zmieniać moje życie. Jednocześnie naturalną reakcją jest jakaś obawa i jakieś pytania, które się rodzą we mnie, w moim sercu, w moim umyśle. To, co Maryja wyraża słowami, jakże się to stanie? Jakże się to stanie, że Jezus ma bardzo konkretnie przez swoje słowo przyjść i zamieszkać we mnie? To pytanie jest niezwykle istotne i ważne, bo jest pytaniem o konkret. Co ja mam w tym czasie zrobić? Jak ja mam się przygotować? Jak ja mam się zachowywać? Jak Bóg pragnie, czy jak Bóg chce we mnie działać, kiedy ja nie znajduję w sobie ani umiejętności, ani przygotowania, ani mocy do tego, żeby dobrze odpowiedzieć na to słowo, które jest jednak, co by nie mówić, słowem Boga. Jakże się to stanie? Anioł odpowiada: Duch Święty stąpi na ciebie. Ta odpowiedź jest dla nas ratunkiem, ponieważ rzeczywiście sami z siebie nie jesteśmy w stanie wymyśleć, jak możemy odpowiedzieć i dobrze na to Jego słowo odpowiedzieć. Duch Święty jest konieczny. Dlatego na tym etapie, i to jest moje drugie zaproszenie, po tym, że mamy rozważać słowo, jest wołanie o Ducha Świętego. Że Duch Święty jest konieczny w tym czasie do tego, żeby ten czas dobrze przeżyć. Może nam się kojarzyć, że czas na Ducha Świętego jest po zesłaniu Ducha Świętego. Teraz jest właśnie pierwsze zwiastowanie i pierwsze zesłanie Ducha Świętego, bardzo konkretnie do mojego serca. Że sam Duch Święty przychodzi ze swoim Słowem. Sam Duch Święty przychodzi z Jezusem, aby we mnie zamieszkać. Jakże się to stanie? Nie inaczej, tylko mocą Ducha Świętego. Pozwólmy się Duchowi Świętemu poprowadzić. Może się pojawiać takie pytanie, no to właściwie co mam zrobić? Jakie jest moje zadanie, jaka jest moja rola? I paradoksalnie odpowiedź brzmi, że nic. Że jedyne, co mogę zrobić, to otworzyć się i czekać na to, co zrobi Bóg. Że to Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. W tym jest mowa o tym, że to Bóg chce działać, że to On chce robić. Nie ty masz jakieś zadanie do wykonania. Ty masz coś może najtrudniejszego do zrobienia, czyli po prostu czekać i umieć przyjąć. Może to jest najtrudniejsze, bo zawsze coś przecież robimy, zawsze coś nam się wydaje, że powinniśmy, a tutaj może nic nie powinniśmy, tylko przyjąć. Jak się otworzyć na Ducha Świętego, jak przyjąć Ducha Świętego? On przecież przychodzi wtedy tylko, kiedy chce przyjść. Nie jestem w stanie spowodować, żeby przyszedł. Nawet gdy błagam, proszę, to nie powoduje, że On przychodzi. Jak się otworzyć na Jego przyjście? Może warto pójść najprostszą drogą. Znaleźć jakąś modlitwę do Ducha Świętego, jakiś hymn, który można albo zaśpiewać, albo przeczytać, albo po prostu do Niego jakoś wracać. I tymi prostymi słowami, które mogą nam się wydawać jakieś suche, czy może nawet nie do końca zrozumiałe, otwierać jakoś swoje serce. Trochę na zasadzie, jak
kropla drąży kamień. Jeżeli tą drogą pójdziemy, najprostszą, jaka nam się wydaje, prostym zaproszeniem, otwieraniem drzwi przez wypowiadanie słowa modlitwy, możemy doświadczyć rzeczywiście też prostej, zupełnie prostej odpowiedzi Pana Boga. Ja modlę się bardzo prosto, hymnem o Stworzycielu Duchu przyjdź. Albo go sobie czytam, albo go sobie śpiewam. Oczywiście nigdy nie mam pewności, ale jednocześnie nigdy się nie zawiodłem.